Mój kolego serdeczny. Szarpie kurwa za ogon, bo to duża mucha. Jakiś mors je... Nie wiem, czy nie mam za dużej muchy. Ale tu nie chodzi o tęczaki. Uważaj. Tutaj dwa brania.
nasza ulubiona miejscówka. Było branie. Znowu było branie. Nie poprawi. Co jest? Czemu tak delikatnie bierzesz?
Siedzi. Siedzi. Siedział. Kurwa mać. Uff, jak te kamienie denerwują, obsuwają się tu pod nogami, że... W tej zatoczce to kiedyś było tyle ryb. Żółte. Nie no, czerwony. Zgubiłem jedną klamerkę. Mam stratę. Dobry dan. Jeszcze raz? Po tamtej stronie łowiłeś?
Ależ mi jedno branie na środku normalnie znowu ciśnienie podniosło tam. Nie chodzisz codziennie do dentysty, nie? Więc wiesz. A na jaką metodę włoski pedał łowił? To jest idealne miejsce też na mokrą. Co tu? Idź se prima lofcik załóż. Kurwa, sierpień. 31 stopni, a ten z prima lofcie. Prosty. Uciekają od nas. Nie, ja je widzę tu na granicy kamieni je widzę. Ale są też tutaj na dolnym kancie. Uciekają normalnie od przynęty. Cóż, nie zawsze może być Eldorado. A na łososiowego łowiłeś? Tak.
No już ze 4 brania miałem, ale są... Łapie za ogonek. Trudno, nie można mieć zawsze Eldorado. Ale zainteresowane są wszystkim. Po 4 idą. Może zaraz będzie lepiej, jak się gła podniesie. Cześć, jakby my byśmy w domu mieli taką rzekę, to by była twoja rzeka życia, nie? Skąd wiesz, że marmurek? To widziałem. Wyszedł cały wysoki. Posłuchaj tutaj naprzeciwko mnie. W połowie rzeki dokładnie. Pojebało się tym marmurom, czy rzeczywiście nie mają co jeść? To nie mógł wziąć, walnąć streamera? Przecież to więcej pokarmu. Może to kleń? No może to kleń, ale taka 80. O kurde. Ostatni dzień, wszystko rośnie.